Górnik Konin uległ na własnym boisku Olimpikoło 0-2. To pierwszy mecz piłkarzy biało-niebieskich w rundzie wiosennej pod wodzą trenera Jarosława Kotasa. Na pewno nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Wiemy, że punkty nam są bardzo potrzebne i tych meczów będzie coraz mniej. Wiadomo, że wszystkich meczy nie wygramy w tej lidze, ale tyle trzeba ukulać punktów, żeby się utrzymać, to trzeba z 10-12 meczy wygrać. Na pewno mecz mnie bardzo rozczarował. Myślałem, że jesteśmy dalej, tak? Tak jak pan zauważył, tam te dwa sparingi zagraliśmy, ale to było wszystko w przebudowa. W ostatniej chwili się dowiedziałem, że Orlando, czyli gościu, który nam strzelać ma bramki, wisi za kartki. Przemek Jurków, który też tu chyba jest liderem tego zespołu, fajny piłkarz, jak go poznałem, też nie mógł grać. Nasz najgroźniejszy chyba napastnik, tak mi się dawało, Kacper Baba, chyba 5 minut i nie wiem, oby nie złamana noga, coś tam pękło. Więc zostaliśmy tylko z juniorami i to było w pierwszych pół godzinach widać, tak? To doświadczenie, to ogranie chłopaków z koła, byli od nas lepsi. Nie wiedzieliśmy, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Mieliśmy kłopoty w ustawieniu, fakt, że musiałem tak meblować tym składem, że grali ci, którzy są na dzień dzisiejszy jako tako przygotowani, bez kontuzji, bez kartek, bez urazów, ale wyglądało to bardzo źle. Trener i zawodnicy nie składają jednak broni, zapowiadają walkę do końca o utrzymanie w czwartej lidze. Po przerwie, gdy wpadła już ta druga bramka, która też nie miała prawa wpaść, tak, bo mamy rzut rożny, idzie z tego kontra, już powinna być bramka, jest rzut karny, bramkarz broni, rozkojarzenie, dostajemy 2-0. I wtedy się zaczęło nasze dobre granie. Jakby zeszła z tych chłopaków presja, jakby zaczęli wierzyć, że nie mamy nic do stracenia, ale my tak musimy grać od pierwszej minuty. Ja im powiedziałem, każdy przegrany mecz, to jesteśmy bliżej spadku. I dzisiaj ten mecz był bardzo ważny i psychologicznie, i na pewno dla nowego zarządu, dla nowych ludzi, którzy chcą tą piłkę w Koninie ratować. Ja też się pod tym podpisałem. Na pewno nie składamy broni. Wiemy, że będziemy grać lepiej, bo tak jak wymieniłem tych dwóch chłopaków, no to są nasi liderzy i myślę, że z nimi w składzie no coś ukulamy. Z gry swojej drużyny zadowolony był trener Olimpikoło Łukasz Kujawa. Co nas cieszy, no to punkty, bo tylko po to przyjechaliśmy. Gra, mówię, chłopakom powiedziałem, że gra mniej ważna jest dzisiaj, interesują nas punkty, chcemy się utrzymać, to tym bardziej z tymi drużynami z dołu tabeli musimy zacząć punktować. No, troszeczkę jakby na usprawiedliwienie tej naszej drugiej połowy i początku pierwszej jest to, że dzisiaj byliśmy drugi raz dopiero na trawie. W czwartek mieliśmy godzinną jednostkę treningową, bo więcej nie dało rady zrobić na trawie, a poza tym no, trenujemy cały czas na sztucznym boisku, to jednak widać, różni się trawa, a sztuczne boisko. Nie? Kolejne wyjazdowe spotkanie Górnik rozegra 13 marca z Huraganem Pobiedziska.